Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie spróbujemy zapolować na frachtowiec, na Imperiala, ponieważ stare sposoby niestety po najnowszej aktualizacji nie działają. Jeżeli spróbujecie przeładować zapis na stacji, w której jest frachtowiec, on po prostu zniknie. Także sposób jest ciut dłuższy, ale przynajmniej działa. Dodatkowo zapolujemy sobie już na coś porządnego z czterema slotami ulepszonymi obok siebie. Wszystko będzie się działo w galaktyce Euklidesa, czyli w pierwszej startowej galaktyce. I teraz tak, jesteśmy w naszym systemie, w którym chcielibyśmy spotkać ten frachtowiec. Oczywiście, żeby on się pojawił, potrzebujemy bitwy w kosmosie, czy też obrony frachtowca przed piratami. W pierwszej kolejności polećmy sobie na stację. Zróbmy sobie na niej save'a. Tylko jakiś frachtowiec mi z drogi zejdzie. Teraz musicie pamiętać o kilku rzeczach. Opcje. Przede wszystkim tryb dla wielu graczy musi być wyłączony. Sprawa druga. Pamiętajcie, że jesteśmy w systemie, w którym ta bitwa ma się znaleźć. Także na wszelki wypadek wejdźcie w poziom trudności, wejdźcie w ustawienia walki i ją wyłączcie. To najpierw musimy z tego systemu uciec. Także no, głupio by było, gdybyśmy teraz wykonali skok do sąsiedniego systemu i okazałoby się, żebyśmy trafili na walkę. Byłby Lipton. Także walka wyłączona, multiplayer wyłączony. Dodatkowo około 200 milionów chyba kasy przydałoby się mieć na ten frachtowiec. No i co teraz? Wynosimy się z tego układu. Sobie zapamiętajcie. OKK i NF. Skoczmy sobie, tylko pamiętajcie, skaczcie do układów zamieszkałych, czyli takich, gdzie są stacje. Weźmy sobie, skoczmy tutaj. I lecimy na stację zapisać stan gry.
Wysiadamy. Zapisujemy nasz stan gry. W opcjach. Włączamy walkę. Minimum standard. Może być standard, może być wrogi, ale minimum standard. No, ja wyłączam walkę na powierzchni w kosmosie. Wystarczy, że walkę w kosmosie włączycie w tym wypadku. No, bo chcemy wywołać bitwę, więc ta walka musi być włączona. Jeżeli mamy to, jeżeli mamy odhaczone 3 godziny gry, 5 skoków w systemach powinno wystarczyć, żeby wywołać walkę. W każdym systemie, do którego skoczycie, musicie zapisać na stacji, czyli skaczemy sobie oczywiście wokół naszego oknifa. Zerknijmy, Hermes nie ma. Skoczmy sobie do Inkfula, nie jest jeszcze tak daleko. Jeżeli w tym systemie nie będzie walki, lądujemy na stacji, zapisujemy i skaczemy do kolejnego systemu, ponieważ potrzebne są 3 godziny gry plus 5 skoków między systemami. Nie ma walki, więc lecimy na stację, robimy save'a i skaczemy ponownie. Skoczmy sobie z powrotem do Spromi, żeby był blisko, co prawda wciąż jest w moim zasięgu, ale nie chciałbym odlatywać zbyt daleko, to nie ma różnicy, czy skaczecie na nieodkryte układy, czy na odkryte. Grunt, żebyście mogli jednym skokiem dolecieć do tego układu, w którym chcecie wasz frachtowiec. Bitwy nie ma, czyli stacja i robimy zapis. I wykonujemy kolejny skok.
A few moments later. Dobra, okazało się, że muszę 3 godziny poczekać, ponieważ miałem jakąś tam bitwę w kosmosie chwilę temu. Znaczy się chwilę, no. Jakiś czas temu, także 3 godzinki w grze minęły, spróbujemy teraz. Zostawiłem sobie postać po prostu w grze i poszedłem spać, nie? Zróbmy sobie zapis. Sprawdźmy, czy na pewno jest włączona. Dobra, walka standard, standard, wszystko gro. I zobaczmy teraz, czy się pojawi. Weźmy sobie, skoczmy do tego Venudis. No i mamy bitwę w kosmosie. Idealnie, o to nam chodziło. Czyli jeżeli wywołaliśmy bitwę w kosmosie, oczywiście nie w tym systemie, co chcieliśmy, przeładujemy punkt odtworzenia, ten, który sobie właśnie w tej chwili zrobiliśmy, o 7:34, no bo nie chcemy tu walczyć o ten statek, nie? Mamy swój upatrzony w innym systemie. Dobrze, nasz punkt wczytaliśmy po to, żeby wywołać bitwę we właściwym systemie, czyli w tym, w którym chcemy nasz frachtowiec zdobyć, a nie pierwszym lepszym. Także wczytaliśmy teraz save'a przed bitwą. I teraz sobie wczytujemy. I teraz skaczemy do systemu, w którym chcieliśmy zdobyć nasz frachtowiec. Jak widzicie, mamy frachtowiec, mamy kolosa. Czekajcie, bo naprawdę średnio przepadam. I teraz tak, taki mały tip, jeżeli nie zdążacie go zniszczyć, po zniszczeniu tarcz, zacznijcie od silników. Czyli silniki zniszczone, możemy zająć się samym frachtowcem. Wszystkie? Chyba wszystkie rozwaliłem. Dobra. Teraz przynajmniej mamy już pewność, że nam nie zbieje. Ja zawsze trochę artylerię też stukam, żeby te straty jednak robiła mniejsze flocie. No i wlatujemy, niszczymy generatory. Przelatujemy do drugiego tunelu.
Nie tak szybko, hopie. Za blisko. Generalnie i tak jesteśmy pod jego tarczami, więc i tak mu zadajemy obrażenia. Ale teraz wiemy, że jest zniszczony. Także pierzemy już dziada. No i pięknie, kolos został pokonany. Ponad ogniwo floty dostaliśmy. To już nowość. Teraz, jeżeli jakieś się ostały, nie wiem czy są jakieś, tam jest chyba jakaś. Jeżeli ktoś chce, może sobie zakupić pirackie fregaty. Ja tak kupuję, ponieważ jakieś tam dziwne miałem. Później sobie z nich wybiorę jedną konkretną eskadrę. Jeszcze jakiś jest? No dobrze. Ile ich tu jest? O, B. Raczej B nie będę zatrzymywał, zatrzymam sobie C, takie bez wad, że tak powiem. Teraz możemy podlecieć do naszego frachtowca. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, to jest ten duży. I sobie sprawdzamy jego klasę. No niestety C klasa. My chcemy S-kę. Także. Teraz
Będziemy musieli wczytać ten save, co ja mam tutaj o 7.34, czyli save z poprzedniego systemu. Jeszcze raz skoczyć do naszego systemu, jeszcze raz pokonać kolosa i kolejny raz sprawdzić, jaką ma klasę. Jeżeli to nie będzie ta klasa, wszystko znowu powtarzamy. Tylko pamiętajcie, nie pomylcie się, nie wczytajcie autozapisu czasem, bo to już będzie po frytach. Tylko punkt odtworzenia. Ten, który zrobiliśmy system wcześniej na stacji. Także no, zdobycie S-klasy dobrego frachtowca jest wykonalne, jest dużo cięższe i potrzeba dużo więcej czasu na znalezienie tej S-ki, ale jeżeli ktoś się uprze, można. Dodatkowo frachtowiec, który wam pokazałem w tym systemie dokładnie, jeżeli traficie na S-kę i ulepszycie jej miejsca, no już pokazuj, będzie miała cztery ulepszone sloty obok siebie, przynajmniej powinna mieć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobrze, to jest ten najwyższy tier. Także na chwilę obecną jest to system z najlepszym frachtowcem występującym w grze, z czterema slotami ulepszonymi obok siebie. A przy okazji też zobaczyliście, jak taki frachtowiec zdobyć. No i to by było na tyle. Z mojej strony to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że wszelkim poszukiwaczom, którzy nie mają jeszcze własnego frachtowca, czy też chcą wymienić na lepszy, pomogłem. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.